Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce, rozdział 9. Przypominam sobie, że kilka razy w życiu byłem tak szczęśliwy, że nie wiedziałem, co zrobić z radości. Raz, kiedy byłem jeszcze mały i dostałem pod choinkę sanki od Jonatana, na które długo składał pieniądze. No i wtedy, kiedy przyszedłem do Nangiali i zastałem Jonatana nad rzeką. A potem przez cały ten pierwszy, nadzwyczajny wieczór w zagrodzie jeźdźców. Wtedy byłem po prostu nieprzytomny z radości. Ale nic nie dorównywało chwili, kiedy znalazłem Jonatana na podłodze u Mateusza. Moje szczęście przeszło wszelkie wyobrażenia. Było to takie uczucie, jakby na cały głos miała się dusza. Nie dotknąłem Jonatana. Nie chciałem go budzić. Nie krzyczałem ani nie szalałem z radości. Po prostu położyłem się cichutko około niego i zasnąłem. Jak długo spałem? Nie wiem. Chyba cały dzień. A kiedy się obudziłem, Jonatan siedział na podłodze przy mnie. Siedział i śmiał się. On się śmieje tak miło, jak nikt inny. Myślałem, że może nie będzie zadowolony z tego, że przyszedłem. Może już zapomniał, że wołał o pomoc. Ale teraz stwierdziłem, że jest tak samo zadowolony, jak ja. Więc ja też musiałem się śmiać i tak siedzieliśmy i patrzyliśmy na siebie, nic nie mówiąc, przez dobrą chwilę. Wołałeś o pomoc, powiedziałem wreszcie. Wtedy Jonatan przestał się śmiać. Dlaczego wołałeś? Spytałem. Było to widocznie coś, o czym nie mógłbym pomyśleć, bez przygnębienia. Wydawało mi się, że wolałby nie odpowiadać, kiedy wyszeptał cicho. Widziałem katlę. Widziałem, co zrobiła. Nie chciałem go męczyć pytaniami o katlę. Miałem zresztą tyle do opowiedzenia, przede wszystkim o Yosim. Jonatan ledwo mógł w to uwierzyć. Pobladł i o mało się nie rozpłakał. Yossi nie! Nie Yossi! Mówił ze łzami w oczach, a potem zerwał się. Sofia musi się o tym natychmiast dowiedzieć. Jakim sposobem? Zdziwiłem się. Jest tu jedna z jej gołębic, powiedział Jonatan. Bianka może polecieć dziś wieczorem do Doliny Wiśni. Ach, więc tak, gołębica Sofii, tak jak myślałem. Powiedziałem Jonatanowi, że to dzięki niej jestem tu u niego, a nie w grocie Katli. To był chyba cud, że wśród tych wszystkich chat w Dolinie Dzikich Róż natrafiłem akurat na te, gdzie ty byłeś. Ale gdyby Bianka nie siedziała przed chatą, pojechałbym dalej. Bianko, dziękuję ci, że tam siedziałaś, powiedział Jonatan. Nie miał jednak czasu dłużej słuchać mojego opowiadania. Teraz najważniejszy był pośpiech. Poskrobał paznokciem w okienko. Mogło się wydawać, że to tylko szczur drapia. Po chwili otworzyło się okienko i zajrzał Mateusz. Ach, ten sucharek wciąż śpi i śpi, zaczął Mateusz, ale Jonatan przerwał mu. Przynieś tu Biankę, proszę cię. Musi wyruszyć w drogę, jak tylko zacznie się ściemniać. Wytłumaczył mu dlaczego, opowiedział Yassim. Mateusz kiwał głową. Tak, jak to robią starsi ludzie, kiedy są zmartwieni. Yossi, no tak. Wiedziałem, że to musi być ktoś do innej wiśni. Dlatego Orvar jest teraz w grocie Katy. Mój Boże. Że też istnieją tacy ludzie. Zamknął okienko i poszedł po Biankę. Dobra była ta kryjówka, którą Jonatan miał u Mateusza. Maleńki pokoik bez okna i bez drzwi. Wchodziło się do niego tylko przez okienko. Za kredensem. Nie było tam żadnych mebli, jedynie materac do spania, no i stara latarnia, która ledwo rozświetlała ciemność. Przy tej latarni Jonatan napisał wiadomość dla Sofii. Na wieki przeklęte imię zdrajcy, Yossi Złoty Kogut. Zajmij się nim szybko, mój brat jest teraz tutaj. Dlaczego Bianka tu przyfrunęła wczoraj wieczorem? Powiedział Jonatan. Żeby dać znać, że wyruszyłeś mnie szukać i zaginąłeś. W takim razie Sofia zrozumiała zagadkę, którą napisałem na ścianie w kuchni, powiedziałem. Wtedy, kiedy przyniosła mi zupę. Jaką zagadkę? Spytał Jonatan. Idę szukać go daleko, daleko za górami, a powiedziałem mu o tym, co napisałem. Po to, żeby Sofia nie była niespokojna, dodałem. Jonatan roześmiał się. Żeby nie była niespokojna, dobre sobie,
A ja to co? Myślisz, że byłem spokojny, jak się dowiedziałem, że jesteś gdzieś w górach Nangiali? Musiałem mieć bardzo zawstydzoną minę, bo prędko postarał się mnie pocieszyć, mój odważny sucharek. Całe szczęście, że tam byłeś. Co do tego nie ma wątpliwości. A teraz jeszcze lepiej, że tu jesteś. Pierwszy raz ktoś nazwał mnie odważnym i pomyślałem, że jeśli dalej będę tak postępował, to może na złość Jossiemu zasłużę sobie na nazwisko Lwie Serce. Przypomniało mi się jeszcze coś, co napisałem na ścianie u nas w chacie, o rudej brodzie, która chce mieć siwe konia. Poprosiłem Jonatana, żeby dopisał jedno zdanie do meldunku. Karol mówi, że z tą rudą brodą to była pomyłka. Opowiedziałem Jonatanowi, jak Hubert uratował mnie przed wilkami, a Jonatan powiedział, że całe życie będzie mu za to wdzięczny. Zmierzch zapadł nad Doliną Dzikich Róż, kiedy wypuściliśmy Biankę. Na stoku poniżej chaty Mateusza, we wszystkich zagrodach, zaczęto zapalać światła. Tak się wszędzie wydawało cicho i spokojnie. Można by pomyśleć, że ludzie właśnie zasiadają do smacznej kolacji, albo może po prostu rozmawiają ze sobą, bawią się z dziećmi i śpiewają piosenki, że jest im dobrze i są zadowoleni. Wiedzieliśmy jednak, że tak nie jest. Wiedzieliśmy, że ledwo mają co jeść i że nie są spokojni i weseli. Tylko po prostu nieszczęśliwi. Ludzie Tengila na murze, z mieczami i oszczepami przypominali, jak jest naprawdę. Gdyby ktoś zapomniał. W oknach u Mateusza nie paliło się. Jego chata była taka ciemna i cicha, że zdawało się, że żywej duszy w niej nie ma. A przecież myśmy byli, choć nie w środku, tylko na dworze. Mateusz stał na straży przy rogu domu, a ja z Jonatanem i Bianką skradaliśmy się przez gęste krzaki różane. Różane chaszcze otaczały całą chatę Mateusza. Bardzo lubię dzikie róże, bo tak ładnie pachną, nie mocno, ale tak delikatnie. Pomyślałem sobie jednak, że już nigdy nie będę mógł ich powąchać bez bicia serca, bo ten zapach będzie mi przypominał, jakśmy się z Jonatanem przedzielali przez krzaki bardzo blisko muru, na którym ludzie Tengila nasłuchiwali i wypatrywali. I być może przede wszystkim kogoś o nazwisku Lwie Serca. Jonatan przyczernił sobie twarz i naciągnął kaptur nisko na oczy. Wcale nie był do siebie podobny, ani trochę. Ale i tak każde wejście z krajówki za kredensem ze schowka, jak mówił, było bardzo niebezpieczne. Mógł to przypłacić życiem. 100 ludzi szukało go dzień i noc i wiedziałem o tym i mówiłem mu. Ale wtedy odpowiadał. Ach, niech sobie szukają. Teraz sam chciał wypuścić Biankę, żeby być pewnym, że nikt jej nie zobaczy, jak będzie odfruwała. Każdy strażnik miał swój odcinek na murze. Najbardziej musieliśmy uważać na takiego jednego grubego, który cały czas chodził tam i z powrotem po murze, tuż za zagrodą Mateusza. Mateusz stał z latarnią przy rogu chaty i mówiliśmy się, że będzie nam dawał znaki. Powiedział, jak opuszczę latarnię, to musicie wstrzymać oddech, bo gruby Dodik będzie całkiem blisko. A jak podniosę, to znaczy, że jest za zakrętem muru, gdzie przeważnie gada z innymi ludźmi Tengila. Wtedy możecie wypuścić Biankę. I tak zrobiliśmy. Fruń, fruń, powiedział Jonatan. Fruń, moja Bianko, nad górami Nangiali, do Doliny Wiśni. I uważaj na strzały Jossiego. Nie wiem, czy gołębie Sofii rozumieją ludzką mowę, ale wydaje mi się, że Bianka zrozumiała. Bo przyłożyła dziobek do policzki Jonatana. Jakby się chciała uspokoić, a potem powrunęła. Jej biała sylwetka bardzo się odznaczała na tle ciemnego już nieba. Po prostu niebezpiecznie. Jak łatwo Dodik mógł ją zauważyć, kiedy przelatywała nad murem. Ale to na szczęście się nie stało. Dodik widocznie tak był zajęty rozmową, że nic nie słyszał ani nie widział. Mateusz, którego pilnował, nie opuścił latarni. Zobaczyliśmy, że Bianka zniknęła. A ja przynagnęłam Jonatana, żeby jak najszybciej wrócił do swojej kryjówki.
ale on nie chciał. Jeszcze nie zaraz. Był przepiękny wieczór. Tak się przyjemnie oddychało chłodnym powietrzem. Jonathan nie miał najmniejszej ochoty wpełzać do dusznego pokoiku. Nikt lepiej tego nie rozumiał niż ja. Przecież tyle czasu leżałem uwięziony na kanapie w kuchni, u nas w domu, w mieście. Jonathan siedział na trawie, obejmując rękami kolana i patrzył na dolinę. Siedział spokojnie i można było pomyśleć, że zamierza zostać w tym miejscu przez cały wieczór, obojętnie ilu ludzi Tengila chodziłoby po murze i szukało go. Dlaczego tu siedzisz? Zapytałem. Bo mi przyjemnie, odpowiedział. Lubię widok tej doliny o zmierzchu. Lubię czuć chłodny powiew na twarzy i lubię różowe róże pachnące latem. Ja też je lubię, powiedziałem. Lubię kwiaty, trawę i drzewa, i łąki, i lasy, i małe śliczne jeziorka, mówił dalej Jonathan. I kiedy słońce wschodzi i zachodzi, i kiedy księżyc świeci i gwiazdy migoczą. I jeszcze inne rzeczy, których sobie w tej chwili nie przypominał. Ja też to lubię, powtórzyłem. Wszyscy ludzie lubią, powiedział Jonathan. I jeżeli nie żądają niczego więcej, to mi wytłumacz, dlaczego nie wolno im korzystać z tego w spokoju? Tylko musi przyjść jakiś Tengil i wszystko popsuć. Nie umiałam na to odpowiedzieć. Jonathan wstał. Chodź lepiej, jak już pójdziemy do domu, powiedział. Nie mogliśmy tak od razu pobiec. Należało najpierw dowiedzieć się, co z Mateuszem i gdzie jest gruby Dodik. Zrobiło się ciemno, Mateusza nie było widać, tylko światło latarni. Trzymaj ją w górze, nie ma żadnego Dodika, powiedział Jonathan. Chodź. Ale w chwili, kiedy zaczęliśmy biec, światło latarni błyskawicznie opadło. Stanęliśmy w miejscu, usłyszeliśmy zbliżające się galopem konia, które potem zwolniły. I ktoś zaczął rozmawiać z Mateuszem. Jonathan szturchnął mnie w plecy. Idź, szepnął. Idź do Mateusza. Sam rzucił się w gąszcz krzaków różanych, a ja w okropnym strachu poszedłem w stronę światła latarni. Chciałem odetchnąć trochę świeżym powietrzem. Usłyszałem głos Mateusza. Ładna dziś wieczorem pogoda. Ładna pogoda, odezwał się zły głos. Nie wiesz, że za przebywanie na dworze po zachodzie słońca grozi kara śmierci? Jesteś nieposłusznym starym dziadkiem, dodał inny głos. A gdzie chłopiec? Właśnie idzie, odpowiedział Mateusz, bo zobaczył, że się zbliżam. Poznałem tych dwóch na koniach, to byli Weder i Kader. Nie wybierasz się dziś wieczorem w góry popatrzeć na księżyc? Spytał Weder. Jak ty się nazywasz, łobuzie? Bo nigdy nie słyszałem. Nazywają mnie Sucharkiem, odpowiedziałem. Mogłem to powiedzieć, bo tego imienia nikt nie znał. Ani Josia, ani nikt inny. Tylko Jonathan, ja i Mateusz. Sucharek, powtórzył Kader. No, to posłuchaj, Sucharku, jak myślisz, dlaczego przyjechaliśmy tutaj? Czułem, że nogi się pode mną uginają. Żeby mnie wykopać do groty Katli, pomyślałam. Pożałowali, że mnie wtedy wypuścili. To jasne. I teraz przyszli, żeby mnie zabrać. Bo po cóż by innego? Widzisz, powiedział Kader. My każdego wieczoru objeżdżamy dolinę, żeby sprawdzić, czy ludzie słuchają rozkazów Tengila. Ale twojemu dziadkowi trudno cokolwiek zrozumieć. Więc może ty potrafisz mu wytłumaczyć, że źle się skończy z nim i z tobą, jeżeli nie będziecie siedzieć w domu po zachodzie słońca. Jego nie zapomnij, dodał Weder. Następnym razem już ci nie ujdzie na sucho, jeżeli znajdziemy cię tam, gdzie nie powinieneś być. Pamiętaj o tym, Sucharku. Twój dziadek, czy będzie żył, czy umrze, to obojętne. Ale ty jesteś jeszcze młody. Na pewno chcesz urosnąć i zostać człowiekiem Tengila, co? Człowiekiem Tengila? Nie, wolałbym umrzeć, pomyślałem. Ale nie powiedziałem tego. Potwornie się bałem o Jonathana i wiedziałem, że nie trzeba ich drażnić, więc odezwałem się grzecznie. Tak, chciałbym. Dobrze, powiedział Weder. W takim razie bądź jutro rano. Przy dużym pomoście to zobaczysz Tengila, wybawcę Doliny Dzikich Róż. Przypłynie rzeką prastarych rzek na swoim złotym żaglowcu i przybije do dużego pomostu. I już chcieli odjechać, ale Kader w ostatniej chwili wstrzymał konia. Słuchaj, staruchu,
krzyknął do Mateusza, który był już w pół drogi do chaty. Nie widziałeś może takiego ładnego chłopca z jasnymi włosami, co go nazywają Dwie Serce? Trzymałem Mateusza za rękę i poczułem, jak zadrżał, ale odpowiedział spokojnie. Nie znam żadnego Lwie Serca. Aha, powiedział Kader. Ale gdybyś przypadkiem natknął się na niego, to wiesz, co czeka tego, kto go chroni i przechowuje. Kara śmierci. Wiesz chyba, co? Mateusz wszedł ze mną do chaty i zamknął drzwi. Kara śmierci tu, kara śmierci tam, mruknął. Ci ludzie o niczym innym nie myślą. Ledwo uciekł głos kopyt, kiedy Mateusz znów wyszedł z latarnią. Zaraz potem zjawił się Jonatan, twarz i dłonie miał podrapane przez kolca. Był jednak zadowolony, że nic bardziej niebezpiecznego się nie zdarzyło i że Bianka frunie teraz nad górami. Potem zjedliśmy kolację w kuchni u Mateusza. Okienko było otwarte, żeby Jonatan w razie potrzeby mógł szybko zniknąć w swojej kryjówce. Jeszcze przed kolacją poszliśmy obaj do stajni nakarmić konia. Cudownie było widzieć je znów razem. Trzymałyby jeden przy drugim. Bardzo blisko. Wydawało mi się, że opowiadają sobie o swoich przeżyciach. Dałem im owsa. Jonatan najpierw zaprotestował, ale potem zgodził się. Niech raz mają. Tylko, że tu, w Dolinie Dzikich Róż, owsa się już koniom nie daje. Kiedy wróciliśmy do kuchni, na stole stała miska z zupą, którą ugotował Mateusz. Nic innego nie mamy. A i to głównie woda, powiedział. Ale przynajmniej ciepła. Rozejrzałem się za chlebakiem, bo przypomniało mi się, co w nim jest. A kiedy wypakowałem chleby i udziec barani, Jonatan z Mateuszem westchnęli i oczy im się zaświeciły. Bardzo było przyjemnie móc ich zaprosić, prawie na uczne. Nakroiłem dużych plastrów baraniny i zebraliśmy się do jedzenia. Wszystkiego naraz. Jedliśmy i jedliśmy. Przez długi czas nikt nic nie mówił, aż w końcu Jonatan odezwał się. Ach, najeźdźcie. Prawie zapomniałem, jakie to uczucie być najedzonym. Coraz bardziej się cieszyłem, że jestem w Dolinie Dzikich Róż. Coraz bardziej byłem przekonany, że stało się dobrze. Opowiedziałem im teraz dokładnie o wszystkim, co mi się zdarzyło od wyjazdu do domu, aż do chwili, kiedy Weder i Kader pomogli mi się dostać do Doliny Dzikich Róż. Większość moich przygód zdążyłem opowiedzieć już wcześniej, ale Jonatan chciał, żeby wszystko usłyszeć jeszcze raz. Zwłaszcza o Wederze i Kaderze. Śmiał się akurat tak, jak przewidywałem. Mateusz też się śmiał. Zbyt chytrzy to oni nie są, ci ludzie Tangila, zauważył. Ale takie mają o sobie mniemanie. To prawda. Nawet ja potrafiłam ich oszukać. Gdyby tylko wiedzieli, że ten mały braciszek, którego bardzo chcą złapać, to ja. Że jemu właśnie pomogli się dostać do Doliny Dzikich Róż i puścili go wolno. Kiedy to powiedziałem, zacząłem się zastanawiać. Nie myślałam o tym przedtem. Teraz jednak zapytałem. A jakim cudem ty, Jonatanie, dostałeś się do Doliny Dzikich Róż? Jonatan zaśmiał się. Wskoczyłem, odpowiedział. Jak wskoczyłeś? Chyba nie na Grimie. Owszem, nie mam innego konia. Widziałem kiedyś, jak Jonatan skakał na Grimie. Widziałem, że potrafi. Ale żeby przeskoczyć mur, który otacza Dolinę Dzikich Róż, to nie do wiary. Wiesz? Powiedział Jonatan. Mur nie był w ten czas całkiem gotowy. Nie wszędzie i nie do całej wysokości, chociaż i tak był dość spory. Możesz mi wierzyć. No a straże? Zapytałem. Nikt cię nie zobaczył? Jonatan odgryzł kawałek chleba i znów się zaśmiał. Owszem, miałem ich całe mrowie za sobą i Grim dostał strzałę w zad. Ale uratowałem się i jeden miły wieśniak schował nas w swojej stodole. Potem przeprowadził mnie nocą tu, do Mateusza. Teraz wiesz już wszystko. Nie, wcale nie wszystko, wtrącił Mateusz. Nie wiesz, że ludzie w dolinie śpiewają pieśni o tym skoku i o Jonatanie. Jego przyjazd tutaj to jedyna wesoła rzecz, jaka się zdarzyła w Dolinie Dzikich Róż od czasu, kiedy Tengil się do niej wdarł i zrobił z nas niewolników. Jonatan, nasz wybawiciel. Śpiewają, bo wierzą, że uwolnił Dolinę Dzikich Róż. Ja też w to wierzę. Teraz dopiero wiesz wszystko.
Wcale jeszcze nie wiesz wszystkiego, powiedział Jonathan. Nie wiesz, że od czasu, kiedy Orvar siedzi w grocie Katni, Mateusz stoi na czele podziemi walki w Dolinie Dzikich Róż. Mateusza powinni nazywać wybawicielem, nie mnie. Ech, ja jestem za stary, rzeknął Mateusz. Ten Weder miał rację, obojętnie czy żyje, czy nie. Nie wolno ci tak mówić, odezwałem się. Jesteś teraz moim dziadkiem. No dobrze, dobrze. Może i warto, żebym z tego powodu został przy życiu. Ale nie nadaje się już do prowadzenia walki. No to trzeba być młodym. Westchnął. Żeby tylko Orvar tu był. Ale on siedzi w grocie Katli. I Katla go w końcu dostanie. Zauważyłem, że Jonathan zbladł. Zobaczymy, mruknął. Kogo Katla w końcu dostanie. A potem dodał. Teraz musimy zabierać się do pracy. Tego też nie wiesz, sucharku, że w tej chacie śpimy w dzień, a pracujemy w nocy. Chodź to zobaczysz. Pełznął pierwszy przez okienko do kryjówki i coś mi pokazał. Odrzucił materac, na którym spaliśmy, i wyjął spod niego kilka luźnych, szerokich desek podłogowych. Zobaczyłem czarną, głęboką dziurę w ziemi. Tu się zaczyna moje podziemne przejście, powiedział Jonathan. A gdzie się kończy? Spytałem, choć pewnie mogłem zgadnąć, co odpowie. W lesie, po drugiej stronie muru. Tam się kończy. Kiedy będzie gotowe, się tam skończy. Jeszcze tylko kilka nocy. Potem będzie chyba wystarczająco długie. Opuścił się do dziury. Muszę jeszcze kawałek wygrzebać, powiedział. Bo jak sam rozumiesz, nie chcę wyjść z ziemi tuż przed nosem grubego Dodika. Potem zniknął, a ja długo siedziałem i czekałem. Po jakimś czasie ukazał się, popychając przed sobą nieckę pełną ziemi. Podał mi ją, a ja przesunąłem ją przez okienko do rąk Mateusza. Przybywa ziemi na moim polu, cieszył się Mateusz. Gdybym jeszcze mógł posiać trochę grochu i fasoli, to byłoby koniec z głodem. Tak ci się wydaje, powiedział Jonathan. Z 10 fasoli na twoim polu Tengil zabierze 9. Zapomniałeś o tym? Masz rację, odpowiedział Mateusz. Dopóki istnieje, będzie bieda i głód w Dolinie Dzikich Róż. Mateusz musiał teraz wyjść ukradkiem i wysypać ziemię z niecki na swoim polu. Mnie kazał stać na straży w drzwiach. Jonathan powiedział, żebym gwizdał, jeżeli zauważę cokolwiek, co mogłoby niebezpiecznie się skończyć. Miałem gwizdać taką specjalną melodię, której nauczył mnie dawno temu, kiedy żyliśmy na ziemi. W tamtych czasach często gwizdaliśmy razem. Przeważnie wieczorem, po położeniu się. Więc pewnie zawsze będę umiał gwizdać. Jonathan wrócił do dziury, żeby dalej kopać. Mateusz zamknął okienko i przesunął kredens. Wbij sobie jedną rzecz do głowy, sucharku, powiedział. Żebyś nigdy, a nigdy nie zostawił Jonathana tam w środku, nie zamykając okienka i nie zasuwając kredensu. Wbij sobie to do głowy, że jesteś w kraju, gdzie rządzi Tengil. Nie zapomnę, odpowiedziałem. W kuchni było dość ciemno. Na stole stała tylko jedna świeca, ale Mateusz zgasił ją. Noc w Dolinie Dzikich Róż ma być ciemna, powiedział. Jest tu bardzo dużo oczu, które chciałyby zobaczyć to, czego nie powinny. Wziął nieckę i wyszedł, a ja stałem na straży w otwartych drzwiach. Było rzeczywiście ciemno, tak jak chciał Mateusz, i w chatach, i na niebie. Nie świeciły ani gwiazdy, ani księżyc. Wszystko było takie czarne, że w ogóle nic nie widziałem. Pomyślałem sobie, że te różne oczy, o których mówił Mateusz, też nic nie widzą. I to mnie pocieszyło. Ogarnęło mnie niesamowite, przygnębiające uczucia, kiedy tak stałem samotnie i czekałem. Mateusz długo nie wracał. Zacząłem się niepokoić, z każdą chwilą coraz bardziej. Dlaczego nie wraca? Patrywałem się w ciemność. Jakoś już chyba nie było tak ciemno, jak przedtem. Nagle wydawało mi się, że jest znacznie jaśniej. A może tylko oczy mi się przyzwyczaiło,
Wtedy zauważyłam dlaczego. To księżyc przedarł się przez chmury. Nic gorszego nie mogło się stać. Więc tylko prosiłam Boga, żeby Mateusz zdążył z powrotem, póki jest jeszcze trochę ciemno i można się schować. Ale już było za późno. Księżyc wytoczył się w pełnym blasku. Strumień jego światła padł na dolinę. W tym świetle zobaczyłam Mateusza. Zobaczyłam go z daleka, jak szedł z Niecką między krzakami dzikich róż. Rozejrzałem się w panice. Miałem przecież trzymać straż. I w ten czas dostrzegłem jeszcze coś. Dodika, grubego Dodika, który plecami do mnie spuszczał się z muru po drabinie sznurowej. Trudno gwizdać, jak się jest w strachu. Więc nie wyszło to najlepiej. Ale jakoś udało mi się wydobyć z siebie umówioną melodyjkę i Mateusz szybko jak jaszczurka zniknął za najbliższym krzakiem. Tymczasem Dodik już był przy mnie. Dlaczego gwizdzasz? Wrzasnął. Bo się dziś nauczyłem, wymamrotałem. Nie umiałem gwizdać. A dziś, wyobraź sobie, okazało się, że nagle umiem. Chcesz posłuchać? Zacząłem gwizdać, a Dodik przerwał mi. Przestań, powiedział. Nie wiem, co prawda, czy gwizdanie jest zabronione, ale chyba tak. Nie wydaje mi się, żeby Tengil to lubił. A poza tym drzwi powinny być zamknięte, rozumiesz? Tengil nie lubi, jak są otwarte? Zapytałem. Nie twoja sprawa, odpowiedział Dodik. Rób, co ci mówię. Tylko najpierw daj mi kubek wody. Okropnie mi się chce pić od tego chodzenia po murze. Od razu zrozumiałam, co się stanie, jeżeli Dodik wejdzie do kuchni i nie zastanie w niej Mateusza. Biedny Mateusz. Kara śmierci dla każdego, kto wychodzi na dwór w nocy. Niemało o tym słyszałem. Zaraz ci dam, powiedziałem szybko. Zaczekaj tu, przyniosę ci wodę. Wpadłem do kuchni i po ciemku wymacały drogę do beczki z wodą. Wiedziałem, w którym jest rogu. Znalazłem kubek i napełniłem go. W tym momencie poczułem, że ktoś stoi za mną. Tak, to on stał w ciemności, tuż za moimi plecami. Bardziej niesamowitego uczucia chyba nigdy nie przeżyłam. Zapal świecę, rozkazał Dodik. Chcę zobaczyć, jak wygląda taka szczurza nora. Ręce mi się trzęsły. Trząsłem się cały, ale jakoś udało mi się zapalić świecę. Dodik wziął kubek, pił i pił. Jakby nie było w nim dna. Potem rzucił go na ziemię i rozejrzał się podejrzliwie małymi, paskudnymi oczami. No i oczywiście zadał mi to pytanie, którego się spodziewałem. A ten staruch, Mateusz? Co tu mieszka? Gdzie jest? Milczałem. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Nie słyszałeś, o co pytam? Krzyknął Dodik. Gdzie jest Mateusz? Śpi, wybełkotałem. Coś trzeba było wymyślić. Gdzie? Spytał Dodik. Za kuchnią jest mała izdebka, w której Mateusz miał swoje łóżko. Ale wiedziałem, że teraz tam nie śpi. Mimo to pokazałem na drzwi do izby i powiedziałem tam. Właściwie pisnąłem tylko. Bardzo, bardzo cicho. Zabrzmiało to żałośnie i Dodik wyśmiał mnie. Źle kłamiesz, szydził. Czekaj, zobaczymy. Był bardzo zadowolony. Wiedział, że kłamię. I pewnie miał ochotę doprowadzić do kary śmierci dla Mateusza i otrzymać pochwałę od Tengila. Daj świecę, rozkazał. Więc posłuchałem. Najchętniej byłbym uciekł stamtąd. Po prostu rzuciłbym się w drzwi. Odnalazł Mateusza i powiedział mu, żeby uciekał póki czas. Ale nie mogłem się ruszyć z miejsca. Stałem jak wryty. I było mi niedobrze ze strachu. Dodik zauważył to z przyjemnością. Nie spieszyło mu się wcale. O nie! Uśmiechał się z prawdziwym zadowoleniem i przeciągał tę sytuację, żebym ja jeszcze bardziej się bał. Wreszcie przestał się śmiać i powiedział: chodź, smarkaczu, pokaż mi, gdzie Mateusz śpi. Kopniakiem otworzył drzwi do izby i pchnął mnie. Potem potknąłem się o wysoki próg i upadłem. Wtedy podniósł mnie szarpnięciem i stanął przede mną ze świecą w ręku. Ty kłamczuchu, no pokaż. Podniósł świecę, żeby oświecić całą izbę. Nie miałem odwagi ani się ruszyć, ani popatrzeć. Najchętniej w ogóle bym przestał istnieć. Taki byłem zrozpaczony. Nagle
chwili, kiedy w ogóle nie wiedziałem, co robić. Doszedł mnie gniewny głos Mateusza. Co się tu dzieje? Nawet w nocy nie można spokojnie spać? Podniosłem wzrok i zobaczyłem Mateusza. Siedział na łóżku, w najdalszym i najciemniejszym kącie i mrużył oczy w stronę światła. Na sobie miał tylko koszulę. Włosy mu się mierzwiły. Tak, jakby długo spał. Przy otwartym oknie, oparta o ścianę, stała Niecka. Ten mój przebrany dziadek był naprawdę szybki, jak jaszczurka. Aż prawie żal było patrzeć na Dodika. Nigdy nie widziałem nikogo, kto by wyglądał tak bezdennie głupio jak on. Kiedy wytrzeszył oczy na Mateusza. Przyszedłem napić się wody, powiedział zagniewanym głosem. Wody? Ach tak, odpowiedział Mateusz. Nie wiesz, że Tęgiel zabronił nam pić wodę u nas? Boi się, żebyśmy was nie otruli. A ja to zrobię, jeżeli jeszcze raz przyjdziesz i obudzisz mnie. Nie rozumiem, skąd miał odwagę odezwać się w ten sposób do Dodika. A może tak właśnie trzeba rozmawiać z ludźmi Tęgila, bo Dodik tylko chrząknął ponuro i poszedł do siebie.